Siemanko, z tej strony Snickers X Pompa i witam was w Hoodworthie. Dzisiaj sobie zagramy w Hoodwortha. Taki trochę króciutki odcinek sobie nagram. Jakoś już wcześniej nagrywałem Hoodwortha. Tam były ze 3 odcinki, coś takiego. Nie wiem już ile tam tych odcinków było, ale jakoś później nie grałem w Hoodwortha, teraz sobie gram tu z bratem razem. Dzisiaj sobie jestem sam, muszę nazbierać drewno na budowlę bazy. I co? A, jeszcze... Nie wiem skąd mi się te zębatki tu wzięły. Sobie odłożę. Dobra. Jest to sobie zgaszę jak pójdę. Wyjdziemy z tej bazy. Za bardzo to wam jej tak nie będę pokazywał. O, mogę wam pokazać na jakim serwerze gram. O, polski hutr ML, dokładnie to wam tak tu pokażę, to jest ten, możecie sobie nazwę wpisać, ogólnie IP wam jeszcze podam w opisie do tego serwera. No i co, tak ta baza wygląda, tam sobie na skały wychodzi ta baza jeszcze, może wam to tam pokażę trochę, może nie, nie wiem, zobaczy się. Tutaj na osobnym kubo idzie sobie, mam maszynę, która dropi mi tutaj surowce, jak widzicie, ajajaj, dropi mi tam surowce, trochę mi tego nadropiło. Ogólnie ten serwer jest razy 5, także spoczko, itemy nawet lecą, bo na razy 1 to już tyle razy grałem, że mi się nie chce tak od podstaw tak wszystkiego, a teraz mam taką chęć jebnąć sobie dużą bazę. O, zresztą to mogę wyciągnąć, bo tu tam bardziej budowlane itemy. Tu sobie włożę to, to. Żelazo, to. Już miejsca prawie nie mam. Ogólnie sama maskę Yetiego. Oj, kurde, wyrzuciłem. Dobra, co my tutaj mamy? Wyjdziemy sobie na górę. Tu mam piętro. Tu mam piętro i jak widzicie drewna brakło, żeby zrobić tutaj sufit. No i dlatego muszę iść nazbierać trochę drewna. Tu mamy wyjście na górę. Takie kurwa labirynty. Coś kurde mi się myszka przycina. Oj, o cholera, coś myszka mi odmawia posłuszeństwa. Nie wiem czemu. Dobra, tam wyżej nie będę szedł. To temu wam też za bardzo nie będę pokazywał, gdzie mam. Tu wam no, pokazałem takie labirynty do góry. Kurde, coś mnie ta myszka denerwuje. Ogólnie tu są teleporty, to mi też dosyć usprzyja grę. Kurde, leje na polu, a miałem posiano później jechać. Trochę chujowo, że leje. Tam się ojciec coś tuczy na polu. Nie wiem, czy to będzie słychać, czy nie, może nie. Ogólnie ja sobie jeszcze wrócę do bazy. O, to ja mam na was propozycję, że ja sobie zrobię krótkie cięcie. Widzimy się tam za chwilę, bo ja na chwilę muszę wyskoczyć, bo mama wołała. Także widzimy się za chwilę. W krótkim cięciu, więc sobie lecimy dalej zbierać surowce, ale mnie takie, nie, nawet nie takie to było krótkie cięcie, więc sobie szybko tutaj wlecimy i opróżnimy maszynę. Pozwolicie, że sobie wejdę tu. Opróżnię. O, fajnie, super. Szybko wlecimy do bazy sobie, rzucimy się itemów i idziemy dropić. A, gdzie ja idę? Się trochę tutaj gubię. Dobra, kamień to... resztę sobie tu wrzucę. To. No, miejsca już tu powoli nie ma w tych skrzyniach. Jak sami widzicie. Ale tam, dobra. Lecimy zbierać. Najbardziej potrzebujemy drewna i wapnia. Reszta to tak,
Będę zbierał, bo będę, ale już tak. Nie potrzeba zbytnio. Więc sobie zdropimy ten wapień. Tu widzę kłody jakieś. Taki będzie krótszy odcinek dzisiaj. Jak wam się spodoba, nagram kolejny. A to na razie będzie taki krótki, taki... Czy wam się w ogóle spodoba seria z Hoodwarta? Mam nadzieję, że wam się spodoba. Czekajcie chwilkę. Dobra, już jestem. Musiałem się troszkę rozebrać, bo mi gorąco było. Teraz może być. Sobie, o, fajnie, dwie kłody drewna. Może być. Trzeba dużo drewna, dużo. Ile już mam? 35 dopiero, o Boże. Co to jest w porównaniu do tego, co ja potrzebuję? To jest prawie, że nic. Tu widzę kłodę. Jakąś. Dobra, tam nie będę leciał. Nie wiem, czy tam coś znajdę. Idę mniej więcej tak, jak przeważnie jest dużo kłód. Teraz jesteś mało akurat. Nie wiem czemu. Chyba, że ktoś zbierał, no to mu z pompy przyjebiemy i będzie zajebiście. Później jeszcze na zimę się przeteleportujemy. Pokażę, że wam tam małą taką klitkę. Co mam? Mam tam w niej tylko maszynę i skrzynkę. Nic więcej. Tylko po to jest, że tam się teleportować albo coś. Tak to poza tym nie korzystam z tamtej bazy. Że tak powiem, wypadówka taka. Dobra. Drewna potrzebuję dużo, bardzo dużo, żeby skończyć tą bazę. Tak, ja się nawet nie zajmuję budową jak mój brat. Ja tak bardziej zbieram surowce. O, sobie wszystko trzeba zbierać. Się kurde trochę zmęczyłem w realu. Kurde, coś mi się myszka przycina. Co jest, kurwa? O, widzicie. No. No serio, coś nie halo z tą myszką. Czekajcie, gdzie? Ja miałem iść tu. Coś z nią jest nie halo, muszę sobie ją wymienić. Raz działa, raz nie. Jak się jej uwidzi. Dobrze by było, żeby mi działała na razie. Później sobie może nie działać. Przeważnie w Hoodwarcie coś jej odpierdala. Nie wiem czemu. Czy to przez Hoodwarta. O, już działa teraz. W miarę działa. Po prostu się przycina czasami. Bo taką tanią myszkę mam, bezprzewodową. Kupiłem ją w razie rezerwy, aby mi się myszka zepsuła. Jak właśnie mi się stara zepsuła. I używam tą od jakiegoś czasu już. I nie polecam jej w ogóle. Kupiłem ją za 17 zł bezprzewodową. To zapomnijcie, jakie to gówno może być. Ja taki na ją kupiłem, że w razie czego, albo jakbym sobie jakiś film oglądał na komputerze, albo coś, że sobie mogę leżeć i jest bez kabla, albo właśnie jakby mi się zepsuła ta, co aktualnie używałem. No i właśnie przyszła taka chwila, że się zepsuła. No i używam tą bezprzewodową. Ale kiepsko, ona działa kiepsko. Ale lepsza taka niż tamta zepsuta, co scroll sam się przesuwa. Ja kręcę scrollem, nie reaguje, a za chwilę znowu sam przeskakuje.
Wiecie, jak w Hudwarcie chujowo się grało? Co chwila ci przemieniało rzeczy. Kurde, nie widzę tu sporo drewna, ile mam. O, już 162. To jest razy 5, a tak nieodczuwalne to jest aż nawet tak bardzo. Także spoko, spoko się gra. A najbardziej też mnie denerwuje to, że bursztyny trzeba co chwila szukać. A tutaj w miarę tych bursztynów jest. Tak, nieraz my grali na serwerach, gdzie wipeów nie było. To ten. Nieraz my nie grali z 5 dni sobie i no tak my wchodzili, że bursztyny dołożyć albo coś, a tu nagle bursztynów nie ma i trzeba kurwa godzinę szukać bursztynów. A tutaj to po prostu nie chce mi się grać, ale bursztyny mam, że dołożyć albo coś. To jest właśnie, że leci po te 5 bursztynów, a nie po jednym i to raz czasami. Kurde. Trzeba tego drewna trochę tu nazbierać, no. Jak już zbieram, to trzeba. Ale w przyszłym odcinku zobaczycie może efekty jakieś, różnice w bazie. To co jest teraz, a to co będzie w kolejnym odcinku. Jeszcze planuję sobie drugą bazę zrobić. Taką już osobną, swoją, że tak powiem. Bo w końcu na tym ta gra polega, na budowaniu i ten P. Także sobie wybuduję taką swoją. Spróbuję gdzieś na równym terenie. Też muszę przysiąść się na hangarach w któryś dzień i znaleźć jakieś tam silniki i kłada sobie złożyć. O, tam się zrespiła jakaś kłoda, co przed chwilą szedłem. O, cofka była, lak. Znowu. Raz czasami są takie lagi na tym serwerze, ale to tak przez chwilę. To tak przez 5-10 sekund góra, bo to tak jakby zapisywało i później nic się nie dzieje. Więc mówię, to no tak raz czasami. Kurde, tu już nie ma kłod. Przeskoczę sobie na drugą stronę drogi. Może mnie nikt nie przejedzie akurat. Tu jest kamień, a to zrobimy. Kamień też się przyda. Co prawda maszyny mi tam dropią, ale przyda się. Jakiś koleś. Jakiś nop. Może mnie nie będzie chciał zabić. Ale miałem laga. O, sobie stoi dalej. Ja tak mniej więcej jestem friendly dla tych, którzy mnie nie denerwują. Ale jak ktoś mnie wkurwi, to już nie jestem taki miły. Zaraz się dzień zrobi, to dobrze, będzie jasno. Lepiej się będzie szukało. Chociaż w nocy jest więcej tego drewna itp. Bo bambików jest mniej. Siedzą w tych klitkach małych. Dobra, trzeba przeskoczyć z powrotem na drugą stronę. No, tu już nic nie znajdę. Nic nie słyszę, żeby jechało, to może akurat mi się uda dobiec do bazy. Ile mam tego drewna? O, już jeden stack jest cały.
Jest jakieś drewienko, to dobrze. O, kamień, no trzeba wszystko zbierać po drodze. Oj, zawczas machłem. Może jeszcze dzisiaj nagram sobie drugi odcinek z Woodwarta. Zobaczymy. Teraz znowu była krótka przerwa z LS-a tam, czy dni, czy ileś. Ale to wiecie, no czasu nie mam. Kurde, jakieś lagi mnie chwytają. A tam już po tą kłodę nie idę, bo tam blisko hangarów jeszcze mnie ktoś zabije z tym całym dropem. Się zdenerwuje. Dobra, spieprzamy. Oj, coś... A to totem sam jakiś stoi. Tu jakiś koleś się chowa w krzakach. Może mnie nie będzie chciał zabić. Poszedł gdzieś w chuja mać. No dobrze. Dzik będzie ze mną walczył. Idzie. Kurde. Opsa. Nawet mnie nie zranił, to jest zajebiście. Zajebiście. Że może rozwalił ten totem, ale nie chce mi się czasu tracić. Zawsze te trochę drewna. Ale zanim go rozwalę, to kurwa, minie trochę. Że sobie ten wapień rozwalę, tylko tej klitki małej. Myślałem, że bez drzwi, ale drzwi jednak są. Dobra, i lecimy już w stronę bazy powoli. Bo już troszkę itemów jest. Nie potrzebuję, żeby mnie ktoś zabił. Chociaż mamy tam takich sąsiadów wrednych, że tak powiem. Kurwiałem mnie jak chuj. O kurwa. Niechcący z pompy jebłem. Może nikt mnie nie zajebie tutaj teraz. Za dużo razy klikłem sobie scrolla. Ale się chciałem po prostu naźryć. Dobra, będzie. Teraz te mielonki też zabiję. Bo potrzebuję skórę na ten najlepszy plecak. Wiecie, lepszy plecak to jest 5 miejsca tam więcej. Tak to trochę mało miejsca. A widzicie, tak ta baza wygląda tutaj. Na samym szczycie tam jest jeszcze budynek. Nie wiem, czy go widać. Nie za bardzo. Dobra, jeszcze tutaj tak kurde zbierzemy, bo akurat jest bliziutko. Jeszcze to i wapień i lecimy. Już po kolejną kłodę nie lecę, bo nie ma sensu. Myślałem, że tu się jakaś w okolicy kopci baza, a to tylko tamten totem. Ktoś sobie rozebrał itemki za free. Dobra, odłożymy itemy, tutaj sobie drewno wrzucimy, kamień jakiś, co tu mam, wapień wejdzie, wejszedł, kora, o już się nie zmieściło, co tu mamy, powdupcamy te rzeczy, teraz sobie jeszcze to wrzucę. I co? Home, zima. Tam wam mogę to tam pokazać. Napiłem się. Tam wam to tam mogę pokazać, bo i tak taka klitka, nawet by się nie opłacało jej rajdować. A cholera, mogłem sobie... Co jest? Co tu się kurwa wydarzyło?
Coś tu się stało. Ktoś to kurwa zrajdował? Aha, spoko. Spoko, spoko. Dziwne. Jak ktoś to zrajdował, to chuj. Walić to. Jakiś psychodami. O, to kurwa, ten mnie wkurwia trochę. A wezmę sobie ten kamień, co mi tam. Co mi tam, no to dobra, jak tak, to tak, to chuj z nimi, że tak powiem. A ja sobie tu nową postawię. Także w tym odcinku to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie na więcej, jeżeli filmik się spodobał. Nie zapomnijcie dać łapki w górę. W opisie tam macie różne linki, także zapraszam też na drugi kanał, na jakieś inne tam serie. Duperele takie na Asku, możecie mi zadać różne pytania. Także co, trzymajcie się, do zobaczenia, elo.